Jesteś zbiorem nawyków. To one mówią, co masz robić. No to co? Czołóweczka i lecimy z tematem. A nie zapomnijcie subskrybować kanału, gdzieś tam trzeba kliknąć. Jeśli oczywiście będziecie mieli ochotę, mam nadzieję, że też wyrobicie sobie nawyk komentowania i dzielenia się swoimi myślami. No to co? Bęk po raz drugi. No to witam Cię człowieku, kimkolwiek jesteś, cokolwiek myślisz na mój temat, na swój temat. Dobrze, że włączyłeś ten film, ja się cieszę, a czy Ty, to zaraz podejmiesz taką decyzję. Na moim kanale się dzielę swoimi myślami i prze, jakimiś przekonaniami. E, to jest moja wizja świata. Co sobie z tym zrobisz, jak jak mówię, no to już zależy wyłącznie od Ciebie. Dzisiaj opowiem troszeczkę o nawykach. Ja tą wiedzę zdobyłem dzięki... Racjonalny trap i Zachowań. Serdecznie polecam tą, to wydawnictwo ABC Twoich Emocji. Można zakupić je u nas, ale też można gdzieś zakupić w internecie. Nie ma to żadnego znaczenia. Polecam tą książeczkę, bo to naprawdę fajne dzieło. Dzisiaj oczywiście nie mam już takiego patrzenia na to, że to jest jedyna droga, żebyś sobie, nie wiem, pokładał w życiu, żebyś, nie wiem, nie chciał się zapić, nie chciał się zabić. Dróg tak naprawdę jest wiele i... I to jest po prostu ok. Ja akurat obrałem taką, żeby była jasność. Też e, uważam, że każdy człowiek wybiera swoją wizję na przykład takiego, takiej racjonalnej terapii zachowań. Ja też taką wizję wybrałem i też taką wizją dzielę się na swojej grupie. Dzisiaj z wami, bo też jesteście taką społecznością, taką grupą, chciałem się podzielić swoimi myślami, przemyśleniami na temat nawyków. E, coraz bardziej jest mi bliższe stwierdzenie, że kurde, no tak to naprawdę to jest... Działam z automatu. Eee, działam z automatu i moje życie jest bardzo mocno automatyczne. Co to znaczy? To znaczy się, że dzisiaj może jeszcze część z was ma na to niezgodę, a część już z was ma na to zgodę. Jeśli nawykowo chcę mieć spierdolone życie, to będę je miał. Bo mój mózg po prostu zrobi wszystko, żeby zrealizować to, co sobie założyłem. Ok, no to gadajmy o tych, o tych nawykach. No, zacznijmy od takich bardzo podstawowych nawyków, które posiadacie, bo się do czegoś przyzwyczailiście. Podam przykład z dzisiaj. Obecnie mamy problemy techniczne w siedlisku i nie mamy prądu. Jak myślicie, co robię, gdy idę do ubikacji? Nie chodzi o siku, i kupę. Zanim wchodzę do ubikacji, e, tam jest ciemno. Moja ręka za każdym razem zapala światło. Włącza, 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 e, włącza światło. Po prostu dlaczego tak robi? Bo mam nawet włączania światła. Co z tego, że ja wiem, że jestem inteligentny i mądry i wiem, że dziś na obecną chwilę nie mamy prądu, ale mój mózg jest przyzwyczajony, że jak wchodzi do łazienki, to się nauczył, żeby nie nasikać na deskę i na podługę, no to musi włączyć światło. Niby, niby spoko, tylko pytanie, że jeśli mam tak inteligentny mózg i przecież wszystko ogaryna, dlaczego on na bieżąco nie wprowadza korekt? Przykład może taki e, e, się wydawać odjechany, ale tak musicie wiedzieć, że tak jak dzisiaj włączam światło e, wchodząc do łazienki, chociaż wiem, że go nie mam, że nie ma prądu w siedisku. Wiem, że ta metoda działa w każdym innym e, procesie myślowym e, mojego życia. Co to oznacza? To oznacza się, że jeśli ktokolwiek was kiedyś nauczył, w życiu, że na przykład. Jeśli ktokolwiek coś na was nie wiem, powie, e, napisze, to z automatu powinniście czuć się obrażeni, powinniście czuć złość i powinniście dbać o siebie i walczyć o swoje dobre imię. Czyli to jest takie pstryk, włączycie światło. Jeśli nauczycie się nowego myślenia, na przykład powiecie, OK, ludzie tak mają, ludzie są po prostu różni. Niektórzy są tacy owacy, to już jest stwierdzenie, że nie ma prądu. Więc jak nie ma prądu, bezsensowne jest zapalać, zapalać światło. Chodzi o to, że po pierwsze, żeby jakikolwiek było nawyk można zmienić, to po pierwsze musimy stwierdzić, że ten nawyk nam nie służy. Jeśli ten nawyk nam nie służy, i mówimy: Kurwa, no po co, po co ja zapalam to światło? Przecież ten nawyk do niczego mi nie służy. Bach, bach, no po co ja zapalam to światło? I tak nie uzyskam tego efektu, tak? Okej. Okay. Jeśli właśnie już stwierdzę, że jakiś nawyk mi szkodzi, tak naprawdę, no z tym zapalaniem światła, no to mi za dużo może nie szkodzi, no jakieś energię z, zmarnuję, ale jeśli mam nawyk denerwowania się na kogoś lub mam nawyk, nie wiem, picia alkoholu, gdy powodują się stresowe e, sytuacje, no to generalnie rzecz biorąc, mi to w cholerę szkodzi. No to po pierwsze, żeby zmienić w ogóle jakikolwiek nawyk, który jest dla Was szkodliwy, to po pierwsze musimy się zorientować, że on jest dla nas szkodliwy. Mamy to, to już jest wiedza. Ale sama wiedza to główno jest. Główno, kochani, dlaczego wiedza jest główną? Bo po pierwsze, no, musimy zorientować się, że ten nawyk nam szkodzi, OK, ale musimy pomyśleć, jaka nowa myśli przekonanie, czyli nowy nawyk mógłby być zastąpiony, czyli zastąpić ten nawyk. Jeśli już rzeczywiście. No, Znać do tego palca. Jeśli już rzeczywiście ten nowy nawyk mamy go. To, co zrobić, żeby ten zniknął? Jechać po tamtym nawyku? Nie, bo on będzie umocowany. Po prostu coraz częściej stosować nowe myśli, przekonania, które spowodują, że będziecie za jakiś czas z automatu działali tylko tym, 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 tym nawykiem. A tamten zaniknie, bo nie będzie co używany. Już! Mamy to wszystko. I w tym momencie już mógłbym zakończyć ten film. <laughs> to co trzeba robić? Systematycznie pracować na nowych nawykach. Polecam jeszcze raz serdecznie tę książeczkę, bo tam jest to fajnie gdzieś tam opisane. Jeśli będzie Was interesowało, jak to zrobić, to oczywiście zapraszam na, do nas, na, na, na nasze grupy wsparcia, do osiedliska albo gdziekolwiek, do jakichkolwiek na terapii zachowań. Tam zdobędziecie wiedzę, ale ta wiedza i tak jest głównowarta. To chodzi o to, żeby wyrobić sobie nowe nawyki. To jest w każdym temacie, czy to będzie w, w temacie odchudzania, ćwiczenia i tak dalej. Jeśli ktokolwiek wyrobi sobie nawyk nowego, zdrowego jedzenia, no to będzie super, superkudy wyglądał, bo po prostu jego ciało e, będzie się inaczej zachowywało, będzie budowało... E, będzie budu nie będzie zbierało tłuszczu, budowało. Będzie budowało mięśnie, na przykład, jeśli będziecie coś ćwiczyć. Więc nie chodzi o jakieś tam super diety, nie chodzi o rozwiązania tymczasowe. Jebać rozwiązanie tymczasowe, bo rozwiązania tymczasowe są tylko przykrywką na nasze destrukcyjne e, nawyki. Polecam nie przykrywać. Tylko zrozumieć, po pierwsze, dlaczego mam taki nawyk. To nie jest, chęć, to nie jest kwestia jechania po tym nawyku. po ten nawyk zdobyłem tylko dlatego, że po prostu ktoś mi kiedyś powiedział, że to jest OK. I już. Ostatnio już kończąc dzisiaj ten filmik, bo podejrzewam, że się dosyć rozgadałem. Ostatnio pojawiła się taka. Zrobiłem. Mamy teraz weekendowe, i jedna z koleżanek moich napisała, że to jest bez sensu, bo tam napisałem, że kto by chciał się u nas pojawić i za zupełną darmochę, to niech napisze, dlaczego dla niego ta racjonalna terapia zachowań jest ważna. I ja to po prostu napisałem, i ludzie zaczęli pisać, dlaczego chcieliby uczestniczyć w tej racjonalnej terapii zachowań. Jedna z moich koleżanek napisała, że to jest bez sensu tak się dzielić, ściągać w cudzysłowie po mojemu muszą, czy moja interpretacja tych słów. Te gacie. Hmm. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Dwa albo trzy dni temu pojawiła się w sieci taka nakładka: terapia to nie wstyd. Ja dzisiaj tak dokładnie funkcjonuję. Uważam, że właśnie mówienie o sobie. W grupie, mówienie, czyli na tym przysłowiowym forum, może nie każdy jest dzisiaj gotowy, powoduje, że ja wychodzę z tej izolacji, wychodzę z tego i mogę po prostu na zwyczajnie świecie zweryfikować swoje stare nawyki, sprawdzić, czy mogę znaleźć sobie nową myśl, która w przyszłości może stać się moim nowym nawykiem, która zastąpi stary, destrukcyjny nawyk. I już nie bójcie się dzisiaj, kochani zmieniać swoje życie. Po pierwsze, jeśli się boicie, to też jest OK, bo ktoś Wam powiedział, że tak musicie po prostu funkcjonować. Taki dzisiaj macie nawyk. Zachęcam Was do nowego nawyku, do nawyku miłości do siebie, kimkolwiek jesteście, cokolwiek robicie. Warto być dla siebie przyjacielem, a nie człowiekiem, który ciągle się straszy. Bo to straszenie prowadzi właśnie do alkoholizmu, do innych form uzależnień, do depresji, do izolacji. I to też jest okej, okay, no bo jeśli tak macie, to po prostu tak jest. Trzymajcie się, ludziska. I mam nadzieję, że wyrobicie sobie nowy nawyk. Subskrypcji mojego kanału i komentowania. I to będzie okej. Okay. Buziaki. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Samą porę skończyłem.